Mijaliście mi dzisiaj rano na 38 kilometrze, bo ja spałem tam pod, na brzegu, a patrzę, kurde, o, mówię, ostro, kurde, po tej wylacie idą. Co roku pan płynie? Co roku. Najtrudniejszą rzeką jest Parszenta. Górny odcinek, szczególnie, no bo Drawa to jest wiadomo, to jest klasyka, nie? Ale górny odcinek Parszenty to nie daj Boże. Dużo osób tam spotyka? Czy co? Silny nurt, czy jak to wygląda? Jest nurt, jest bardzo zimna woda, bo to jest górska rzeka. I przeszedł. Ja więcej ten górny odcinek przeszedłem z piłą w ręce, prawda, nie wpłynąłem. No. I to na takich wodach, no, zaliczyłem dwie wywrotki, kurę takie, że... No, co źle wspominam, to czeremchę. Tam jest bardzo dużo czeremchy. To jest takie paskudztwo elastyczne, że gałęzie wchodzą do wody, woda przykrywa to piachem i tego, kurę, się nie da przebrnąć. Fatalnie, mnie tak dwójka nadusiła przez takie bagno brudne. No. Panowie, powiedzcie, czy to był pomysł z tą trasą? Wspólny na jednej imprezie. Byliśmy wtedy na imprezie u Szymona. Siedzieliśmy przy stole, Maras opowiedział o kolegach. Jako ciekawostkę opowiedziałem w sumie to, jak kolega właśnie popłynął tratwą, jakie miał tam historię i tak dalej, i tak dalej. Koło dzień siedział Rafał i się zadumał przez chwilę i mówi, kurczę, a może to taka tratwa? I nagle wszyscy podłapali, było fantastycznie ogólnie. Wszyscy w ogóle się tak nakręcili tym wszystkim, że tam tratwa w ogóle. I była taka chwila ciszy, było tak, panowie, robimy? Robimy? Płyniemy tratwą? Nagle wszyscy się rzucili, mówiąc, tak, robimy. Na telefonach komórkowych miliony pomysłów się pojawiało, miliony pomysłów racjonalnych, absurdalnych, żartów, wszystkiego, co można sobie wyobrazić. Zaczęliśmy żyć tym wyjazdem, zaczęliśmy żyć tą przygodą. Na początku znałem w ogóle możliwości chłopaków, więc mówiłem, misja się nie odbędzie. Ale później z czasem zacząłem wierzyć. I wszystko to, podglądałem u Brachola na Viberze właśnie u Marasa, co się dzieje. I mówię, no rzeczywiście chłopaki się mocno wkręciły, wszystko to. I no ukradkiem też sam szukałem właśnie niektórych informacji o sterowaniu, o sterowaniu tratwą, o wszystkim, nie mówiąc nikomu. Najpierw były maile od Sylwka i od Kołody. Zaprosili mnie do uczestnictwa w tym projekcie. Stwierdziłem pomysł genialny. Później delegacja Słowaków złożyła mi wizytę. No, zaproszenie oczywiście traktowałem jako duże wyróżnienie. Przecież wiem, no, fantastyczny jestem. Jestem zbudowany. Tak.
jeżeli ma się uprawa udać, to bez kopy. Z mego doświadczenia życiowego. Bez kopy. Chociaż potem, wiesz co, powiem ci, że po czasie przeanalizowałam, że może lepsze hobby z półstratą niż inne. Niż kobiety. Kobiety to jest obce skrajna. Wiesz, tam jeszcze motory, paralotnie, to już... Nie, no mnie w ogóle zafascynował ten pomysł, bo uważam, że jest dosyć abstrakcyjny jak na te czasy, w których żyjemy, że właśnie nie szuka się wygody, tylko czegoś, co jest ekscytujące, jednocześnie z takim powrotem do natury. Ale dzisiaj właśnie słyszałam też taką opowieść, że już był spływ wartą na butelkach PET, ale były one położone pionowo, właśnie jakoś tam połączone. Nie, no bo w ogóle... To. I by już to nie jest jakaś tam mega nowatorska idea. No właśnie, bo to, żeby nie mylić, to nie chodzi o nowatorstwo tej idei. Absolutnie to nie chodzi o to. My nie musimy być pierwsi, którzy osiągną biegun, tylko bardziej chodzi o to, że to my jesteśmy, nie? I że mamy to zrobić. Właśnie nazywa celebryctwo w obecnych czasach. Bardzo was przepraszam, ale muszę moje dziecko zawieźć na urodziny do koleżanki. Także, tak powiem, wspieramy, nie przeszkadzamy, ale nie wykazujemy entuzjazmu. Wierni wspieracze. No i zorganizowaliśmy pierwsze zebranie. Pierwsze zebranie odbyło się u mnie w domu. Doszliśmy do wniosku, że musi być pełen skład osób, które płyną. Przygotowywaliśmy koncepcję, rozrysowywaliśmy to. Ja przynajmniej pamiętam, że ze 2 czy 3 koncepcje wysłałem chłopakom na maila, no i odbyło się pierwsze zebranie. Przyszedł sąsiad, który zaczął kręcić. Wszyscy byli zestresowani, wszyscy tak patrzyli na siebie niepewnie. I zaczęliśmy rozmawiać na temat koncepcji. Rafał tam prowadził przez pewien czas prym, zaczął rozrysowywać, jak ma wyglądać tratwa i tak dalej. I tak trochę błądziliśmy. Posłuchajcie, na razie najważniejsze jest to, żebyśmy w ogóle, jaki cel na dzisiaj, ustalmy przynajmniej konstrukcję tratwy, żebyśmy przegadali sobie kwestie konstrukcyjne i druga rzecz, żebyśmy przegadali kwestie takie marketingowe i tak dalej, inne, bo być może trzeba właśnie, tak jak mówiliśmy, bloga założyć, jakieś tam inne takie rzeczy. Bo tutaj są takie konstrukcje, nie? I to była konstrukcja taka na balonach. To jest ta podobna, jak ci twoi znajomi robili, ale to też chyba nie taka. Potem mają takie konstrukcje i ta mnie najbardziej zainspirowała, która tutaj jest. Baczki. Dobra. Aż w pewnym momencie właśnie wstał Sylwek i okazało się, że on już wszystko wymyślił. Tutaj jest spis wszystkich rzeczy, które są nam potrzebne do budowy tratwy, jeżeli chodzi o konstrukcję drewnianą. Zakładam, że... Szkielet powinien być jednej części na tyle lekki, żebyśmy dali sobie radę z jakimś podniesieniem go. To jest już szkielet. Dobra, ja będę mówił na tym, tak? Mhm. Czyli kantówki 4-metrowe. Kantówki 4-metrowe, potrzebujemy 20... Na szczycie stołu siedział Sylwek, który milczał przez połowę zebrania, w pewnym momencie wstał, rzucił na stół kartką i mówił: ja tu wszystko mam rozpisane. Generalnie tratwa, ze względów konstrukcyjnych, uważam, że moglibyśmy ją zrobić jako dwie części, 4x4, ponieważ dużo łatwiej będzie transportować, robić, ewentualnie cokolwiek przenosić. Czyli dwa osobne kwadraty, 4x4, jako lekki szkielet pokryty... To, co przyniosłem na pierwsze zebranie, to jest tylko część tratwy, bo tak naprawdę ta tratwa powstawała przez kolejne miesiące w tym pomyśle, który przyniosłem, nie było... bardzo ważnych elementów. Nie było najpiękniejszego elementu tratwy, czyli obniżenia pod silniki, które Placek zrobił i wymyślił. To stanowiło o urodzie tratwy i elementu, który na wszystkich zdjęciach jest najbardziej fotogeniczny i o którym najwięcej się chyba mówi, czyli drygawki. Na pierwszym zebraniu jeszcze nie padł pomysł drygawki. Piękne.
Wiedzieliśmy już, że materiał będzie drewniany, że tratwa będzie drewniana. Problem, który musieliśmy rozwiązać, to była kwestia wyporności, czyli na czym będziemy płynąć. W pierwszej kolejności oczywiście wpadliśmy na pomysł butelek PET. No i zaczęliśmy nawet już koncepcję, żeby zbierać te butelki PET, czy 5-litrowe, czy 1,5-litrowe. No i zorganizowaliśmy drugie oficjalne zebranie spływaków, na które Szymon przyniósł Corpus Delicti, czyli konkretne beczki, wokół których stanęliśmy i zaczęliśmy debatować, czy to mają być te, czy inne. Co to jest za ulubiesz? To jest klej, więc to jest też bardzo szczelne podobnie. Nie ma pojęcia. 40 litrów? Tak do tego może być. Nie, kurde, nie masz 40. Może być. Może nie, ale to jest 200. I one są czyste, bo oni tutaj rzucają wałki z tą farbą. To nie 21? To jest 20. Czysto. I teraz tak, najważniejsze to jest chyba, to tak jak mi tłumaczyli, to jest ta uszczelka, ona jest dosyć duża. Podobno dosyć dobrze trzyma, znaczy dobrze, no musi dobrze trzymać, musi nie wrócić. Jakby to małą teraz otwierali, to w sumie był tylko taki syk powietrza. I tutaj jakieś zapinka. Mi propozycja była z tym petami, ja pamiętam dokładnie. Moja propozycja była beczki po oleju, co w sumie kłóciło się z ekologią. A co później mogło, jak Szymon obserwował, że było bardzo ważne przy wyporności naszej tratwy, nie? Że były bardziej czy mniej uszkadzalne. Ja rozmawiałem z moim przyjacielem Markiem o tratwie, o tych beczkach mu wspomniałem. Powiedział, że dostają w nich w transporcie farby drukarskie, takiej dużej drukarni w Poznaniu. I powiedział, że te beczki nam może udostępni. Aha, no to ile jest beczek w rzędzie? Czy 6 pływaków, tak? To 6 pływaków, to no. 9. 9 lub 10. No to zróbmy z 3 części, po 3, 3 beczki, 3 beczki, 3 beczki, takie pasy. Pływaki 4-metrowe, tak? Tak. Są dwie tratwy 4-metrowe, tak? Jedna długość jest 4 metry. Tak jest policzone, żeby dało się, by 4-metrowy kawałek się da przewieźć. Najdłuższy element tratwy ma 4 metry. Wtedy rozwinęła się ta koncepcja drygawki, która została zrealizowana i myślę, że był to jeden z piękniejszych elementów tej tratwy. Drygawka powinna nam mimo wszystko załatwiać to i może się obyć bez balastu. To, natomiast musielibyśmy cały czas na tej drygawce siedzieć, nie? A drygawka z przodu w ogóle nie jest... Nie drygawka jest z przodu... Którym cały czas będziesz sterował, nie, tak? Absolutnie nie. Ona jest tylko wyciągana, ale jest sterowana. Ona jest w momencie zakładana, jak potrzebujemy. Tak, bo drygawka z przodu w ogóle nie ma racji jakiejkolwiek bytu. Ona nie może być w ogóle włożona, bo nie może być coś, element z przodu. Nie w trakcie, no. Tak, ona jest tylko zakładana do manewrów. Natomiast tylnia może być cały czas, jeżeli jest przymocowana, może być cały czas ciągnięta. Możliwe jest to, że na początku pomysł drygawki był przez wszystkich troszeczkę wyśmiewany. Tam troszeczkę tak może kpiliśmy z Szymona, że ciągle chce te drygawki nam tutaj wpakować na tą tratwę. Poniekąd się zgodziliśmy. Tak nie do końca w nie wierzyliśmy. Mieliśmy jakieś inne alternatywne środki, które miały kierować tratwę i tak dalej, które zawiodły i tak naprawdę drygawka była rewelacyjnym sposobem do sterowania. Drygawka musi być potężna, tak naprawdę. Dwuosobowa przynajmniej, dwie, trzy osoby. Ale widzisz, tego w tym momencie na ten moment nie wiemy. Tak? Znaczy w ogóle nie doszliśmy do tego, jak ma wyglądać drygawka, tak? Bo cały czas mówimy, a drygawka to jest w ogóle bardzo poważna rzecz. Bardzo poważna. Pomysł drygawki powiedział mi mój ojciec. Zapytał mnie, w jaki sposób będziemy sterowali tą tratwą na odrze, gdzie może być dosyć głęboko i wtedy ewentualne drągi do odpychania mogą nie zdać, mogą się zupełnie nie sprawdzić. Powiedział, że jest taki instrument do sterowania tratwą, który się nazywa drygawką. Są to takie dwa drągi z przodu i z tyłu tratwy. I namawiał nas usilnie do tego, żebyśmy takie drągi wykorzystali. Jest to rodzaj wiosła montowanego na tratwie z przodu i z tyłu. Potem jak usłyszałem tą obcą nazwę drygawkę, zacząłem szukać w sieci i znalazłem artykuł z przedwojenny o budowie tratwy, na której takie drygawki właśnie były zamontowane. Następny chętny.
Decyzja jest taka, jeżeli chodzi o konstrukcję, robimy model w skali, żeby wiedzieć mniej więcej jak to, jak rozwiązać pewnego rodzaju problemy. Tak, tym bardziej, że to co, listewki w sobotę budujemy, tak? No. No i się uparłem. Uparłem się na model, żebyśmy zbudowali model dokładnie w skali 1 do 10. Pamiętam Szymona, który się ze mnie naśmiewał, mówiąc: po co model, w ogóle to jest niepotrzebne, budujmy od razu tratwę. Nie. Musiał być model. Model powstał. Model powstał w jeden wieczór i co najważniejsze, miał niebieskie beczki. Co dał nam model? Po pierwsze, zmodyfikowaliśmy specyfikację zamówienia o kilka kantówek, to jest jedna rzecz. Po drugie, zmieniliśmy koncepcję przedniego pływaka. O metr go wydłużyliśmy do tego, żeby można było płozy zamontować. To jest też dzięki modelowi. No i na modelu powstały dwie drygawki, a w rzeczywistości niestety tylko jedna. Widziałeś, przepytać branżę, on tu nie przodą po ryby, bo nie mają czas. W ogóle ładnie brzmi sakro. No ładnie. Piękna nazwa, sakro. Lepiej niż korzyść. Sakro. Wadrów mi się też mówi. Nie, ale sakro jest taka międzynarodowa. Taka włoska nam. Święty Tok. Turecka. Tam mieszkał Święty Tok. Co? Wychyliła główkę i dostała, no? Normalnie. Szczerze, po prostu za to. Gdzie jesteście? Koło dwóch dużych drzew. To jest moc. Byliśmy przekonani do tego, że należy płynąć na beczkach. Były obliczone wyporności, liczba beczek, ale nie byliśmy pewni, czy te beczki wytrzymają napór wody. Jedną z tych beczek zawieźliśmy nad wartę, wrzuciliśmy do niej mnóstwo kamieni, spróbowaliśmy ją utopić i sprawdzaliśmy, czy kamienie będą suche. Próba udała się. Beczka, kamienie były suche, beczka nie przepuściła wody i rzeczywiście potwierdziło się to, co można było zobaczyć po spływie, kiedy oglądaliśmy nasze beczki zmasakrowane przez kamienie, mielizny, przez wszystkie przeszkody, na które one wpadły i mimo to suche w środku. Naraz w drugą stronę, lewo na bord. A raz prawo na bord! Delikatnie, prawo! Prawo! To ci mówię! Wyprostuj! Ci, którzy byli z przodu i mogli obserwować brzeg,
Jak coś mówili do osoby, która była przy sterze, sterem był akurat w tych momentach silnik, jak cokolwiek podejmowali decyzję, to ta osoba, która była przy silniku, nie słyszała tych osób, które były z przodu. Wyprostuj i odkręcaj powoli, odkręcaj. No. Nie tak szybko! Było, weź to, ograniczyć na razie. Gaz mniejszy gaz. Ogarnijcie się, kurwa, jeden steruje i kur. Dobra, dziękuję. Drywkowca zniknęła. Zaraz branie jest. Ale naprążyła się, patrz tutaj, jak się naprążyła. Nadrobimy dzisiaj. Branie jest, zaraz, Sławik zginął. Co firmą przyjął, nie? Kiedyś wyjdzie, ale ciągnie. Uwaga! Uwaga! Nie. Zaraz ciągnie do drywkowa? Tak. Nie. Przyjechało drewno z Voxu. Przyjechały beczki od Szymona kolegi. Wypakowaliśmy te beczki, wypakowaliśmy drewno i byliśmy gotowi. Albo nawet jeszcze nie byliśmy nawet gotowi, nie byliśmy świadomi, ile jest pracy tak naprawdę przed nami, także zaczęliśmy budowę tratwy. Zwątpieniem kluczowym było postawienie tratwy w Radojewie. Paweł ma doskonale zaopatrzony warsztat ze wszystkimi możliwymi narzędziami i chyba najbardziej zaangażowaną osobą w tej budowie tratwy był Marek, ponieważ nie dość, że motywował Pawła, to jeszcze Marek spędzał najwięcej czasu przy budowie tratwy, ponieważ towarzyszył wszystkim nam, którzy tam przyjeżdżali co jakiś czas. My rzeczywiście wpadaliśmy tylko i wyłącznie na tę budowę, natomiast Marek był zaangażowany przez cały czas. W budowie tratwy najbardziej urzekło mnie to, że tyle ludzi zaangażowało się w ogóle w pomoc, że tyle ludzi i na Facebooku pisało porady i w momencie, kiedy rzeczywiście już coś robiliśmy, zgłaszało się z realną pomocą, przychodzili ludzie, pomagali, dawali rady, obiecywali przynieść różne rzeczy, przynosili różne rzeczy, obiecywali nam coś dać, co będzie niezbędne podczas podróży i rzeczywiście te rzeczy nam dawali. Okulary są, jeansy są, nie? Rocznik 72, koszulka przeterminowana, bo 72 rocznik. Jak zwykle, no, każdy w pewnym momencie gdzieś tam miał jakieś swoje życie, oni zostawali na tym podwórku z tą tratwą i ciągnęli to dalej do nocy. Bardzo mi się podobało kiedyś, jak rozmawiałem z sąsiadem na temat tratwy, który powiedział, że koncepcje koncepcjami, my wszystko sobie zrobimy, poopowiadamy, ale jedyną osobą, która naprawdę jest w stanie zrobić to i pomóc i zrealizować ten pomysł, to jest Placek. Kolega sąsiad ma rację, bez nas by ta trasa nie powstała. Chyba jest lepiej jednak tak w takim razie. No. Lepiej jest tak, bo ona będzie wtedy silniejsza niż taka, tak to się przełamie. No bo siła ci będzie szła w tą stronę. Tak? Czyli tak siła będzie szła we wszystkich kierunkach nawet. Nie, tutaj nie. Jak wejdziesz na mieliznę, to jedną stronę ci podniesie do góry. Walnijmy to na sztywno. Tutaj belka, tutaj belka, tutaj belka, tutaj belka. Z sześć belek, po prostu na sztywno ją połączyć. Tak i od tej długości tu przykręcone. No dłuższe. Tą piątkę na pół ewentualnie, nie? Czyli 2,5-metrowe można by było zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, połączyć to na sztywno i już wielki statek, okręt wojenny ORP Orzeł. Podleżę, nie dostał. No, trzeba postawić budę. Trzeba przede wszystkim połączyć sensownie obydwie części. No i zostały takie drobne rzeczy, zostały ślizgi z przodu, które muszą być na jazdowej. No i właściwie ten, na rzekę. Thank you.
Nie, ale akurat to łóżko wszystkie mamy. Miejsce w którym... silnika, każdy się nauczył dopiero tam po 2-3 dniach, jak to mogło odpalić. Ale dzisiaj rano było bardzo fajnie, dlatego że była nieprawdopodobna cisza i takie chrapanie. W pół osób i to po prostu na maksa. No to się zamówcie. Chrapania się Malek został. Stałeś się mega mistrzem chlebania. Absolutnie byłeś. Ale w ogóle jakoś tak nie spałem. To jakoś... Ja się budzę czasami jak ja chlapię. Moje chlapanie mnie czasami. Ale wszystko chlapię. Przynajmniej tak jak głoszę tam. Jakie chlapanie? Przeciwne chlapanie. To przepięknie było, wiesz co? Siedzieliśmy tutaj na dziobie, słuchaliśmy ciszy i chrapanie. I to chrapanie było takie... Ono było symfoniczne. Mogę ci nagrać jeden mega, jak chcesz. Ono było symfoniczne, nie było przeszkadzające, ono się jakoś tak skrywało. Hej! Ahoj! Moja krwawica. A ten wiatko w tunel się skończy? Ale jak? Ale jak? Dawajcie do Szczecina za nami! No my do Szczecina! Ale wiatr! Wyłączcie wiatr! Małe jeziora poprzeć, no? Gaz ma raz skręć, gaz ma raz. Gaz na zero. Wchodzimy w łachę, Marek, po lewej stronie jest łacha. Dobra. Bardzo poważnie myślał z tego dnia, to i zrobiłbym beczki jeszcze tak. Chyba się, że coś uderzymy. Nie sądzę, że uderzymy w jakieś przęsło mostu. Nie wiem, czy je staranujemy, ale bardzo bym chciał. To jest jeszcze nie poprzekręcone, to jeszcze jest spokojnie. I zrobimy dookoła okorkami tutaj, jeszcze żeby było zabezpieczenie, potem pójdę też okorkami, jeszcze dawno tego wszystkiego. Jak mnie drusnęli do noteci, to potem możecie do wełnianki i my was w Kiszkowie przyjmiemy. No. Co było najtrudniejsze? Było kilka rzeczy bardzo trudnych. Jedną z trudnych rzeczy było podejmowanie decyzji. Ale to nie bierzemy tego parasola, czy bierzemy? Nad stół. Ja bym go wziął. To nie jest wielki do dupy, bo to ja mam taki sam. Co? No podobny. Jak nie, na stół to jest... Wezmiemy się, wziąć dwa. Cień będzie dawał zupełnie w innym miejscu tak naprawdę, wiesz? No to dobrze, ale jeżeli weźmiemy sobie jakąś podstawę i wyłożymy ten parasol... Ja nie muszę, możemy zabrać ten parasol do chaty. No ja mogę zabrać go do chaty, nie ma problemu. Nie, ja mam taki. Kapelusz to jest dobry pomysł, tak? Chyba, że ty weźmiesz drugi parasol i będziemy mieć dwa parasole. Dwa nieduże parasole, o, i wtedy będziesz miał większy, więcej cienia. Może weźmy kapelusze. A jeden duży. Ej, okulary! Ja nie chcę tej Coca-Coli brać. Faktycznie długo musieliśmy Plaskę namawiać, żeby zabrał parasol. Fajnie, że wszyscy się przeciwko Pawłowi tam zawzięli, żeby jednak ten parasol zabrać, tak? To była dobra decyzja nasza i mam nadzieję, że Placek też teraz nie żałuje tego. A macie tutaj, nie wiem, jakiś... My musimy złapać sternika. Będą się zmieniać. Dwoma, tak? Czy to nie, to jest połączone razem, wiesz? Tylko, że... Ale i tak to na jednej ślubie nie będzie. Ciężko było przewieźć tak całość. Dacie radę, kochani. Co tam? Jedno sobie porwali się tutaj. Super, będzie o nich głośno. Dobra, kochany, cześć. Snykam. Tak, na razie, cześć. Powodzenia. Do której macie zamiar dzisiaj pracować? No dzisiaj musimy... Masz jakieś plany na wieczór? No mogłabym mieć, ale raczej z Wojtkiem chyba. Tak? Czy nie? Na razie musimy to zbudować. A coś, rozmawiałam z Anią Białowąs, która mi powiedziała, że na ciepło płyną 2 tygodnie. Bardzo nie dobre pięć robić. I tak się rodzi kopie. Ty powiedziałeś Ani, że płyniemy 2 tygodnie? Nie, powiedziałem, że 10 dni. 10 dni? Do planu ile mówisz?
Plan był teoretycznie na 50, ale jakbyśmy do bronek... Czy do bronek za bronek? To by było okej. Okay. Znaczy było przez bronki przecież. Przez bronki. My jesteśmy teraz gdzieś na 179. 160, 170 km, czyli mamy jeszcze, powiedzmy, 10 km. 9 km do połowy. 6-7, 6-8, 6-9, 7! 7! 7-1, 7-2, 7-3. Bo się rozbijemy! Dobra, Szymon. 7-8. Dawaj gazu! 7-9! 7-9, 7-8, 7-9. Olej rzepakowy o delikatnym smaku masło. Idealny na tratwę. Tylko dla tratwiarza. Kapusta, ulubione danie tratwiarzy. Ziemniaki, no. Ulubione danie poznajemy. Warczy. No chyba, że odkryjesz. Dobra. Z Poznania! Z Poznania! Co jeszcze można dorzucić? Wiesz co, już nic? Nie mam jeszcze. Nie, już, tak, już koniec. Zakładam. Czy będziemy wypuszczać wilgoć jakąś, czy zostawić taki lekko wypuszczony, czy dotyczy? Parę rzeczy jeszcze musimy zrobić. Wyszukajmy miejsca. Jeszcze nie. Jeszcze 10 minut do szukania miejsca. Ja tratwę pierwszy raz zobaczyłem, szczerze mówiąc, dopiero dzień przed wypłynięciem. No i mimo, że wcześniej miałem jakieś informacje na temat rozmiarów i konstrukcji, to tak szczerze mówiąc nie zdawałem sobie sprawy, jak potężne rozmiary ma tratwa. Że pierwsze pytanie, jakie powstało w mojej głowie, to no jak my to wszystko, kurde, przewieziemy. No ale później się okazało, że wszystko jest dograne. Tratwę można skręcić, można rozkręcić. Także no, słowa uznania dla spływaków za wszelkie rozwiązania technologiczne, które wymyślili i wdrożyli podczas budowy. Pamiętam noc przed budowaniem tej tratwy i noc przed wypłynięciem. Pracowaliśmy do około 3-4 rano. Była wyjątkowo stresująca. Pamiętam tylko, że w ogóle nie spałem. Próbowałem się położyć na pół godziny, godzinkę. Umówiliśmy się bodajże o 5 rano w Radojewie. Mieliśmy już spakowaną tratwę. W nocy wpakowaliśmy jeszcze resztę rzeczy i pamiętam, że pojawiliśmy się nad kontenerami. Byś się załapał na oj, tam. Chciałbym się specjalnie ogolić. Ludziom bardziej zależy, nie wiem, że cześć Marta. No dobrze, jakbyśmy razem wyjeżdżali. Cześć. A to nie, słuchaj, to... Staraliśmy się przygotować jak najlepiej, mamy kilometraż zarówno barki, jak i odry. Sprawdzaliśmy relacje osób, które pływały do tej pory.
Trochę, mniej więcej wiem, jak razy są oznaczone, co powinniśmy robić, jak są miejsca niebezpieczne. Wiesz, to już mogłoby teraz wpłynąć. Znaczy, tam widzisz. Nie wiem, skąd się wziął pomysł wąsa. Bardzo mi się nie podobał na początku. Stwierdziłem, że jak wszyscy zapuszczają tego wąsa, to ja też tego wąsa zapuszczę. Nie szło łatwo. Musiałem z 2 miesiące zapuszczać wąsa, którego każdy normalny mężczyzna myślę, że miałby w tydzień. Naraziłem się może na jakieś tam ośmieszenia w pracy i tak dalej. Generalnie miałem to gdzieś tak naprawdę. Stwierdziłem, że to jest jakaś tam wyższa idea i trzeba zapuszczać tego wąsa. Ja, ale wiecie co, ale wąsy zapuszczajcie chyba. To jest niepoważne. Ja mgliście pamiętam, jak powstał pomysł nazwania tratwą pod wąsem i skąd wziął się pomysł wąsa. Mianowicie po tym, jak Sylwek pokazał na pierwszym czy na drugim zebraniu wszystkie elementy i wszystkie elementy konstrukcyjne i sposób, w jaki zbudować tratwę, doszliśmy do wniosku, że mianujemy go kapitanem. Miał być kapitanem białym wąsem. Pamiętam, że o białym wąsie zaczęliśmy dyskutować z Rafałem. Była to jakaś wajberowa, nocno nadranna dyskusja na temat wąsów kolorowych. Sylwester miał być wąsem białym. My zaczęliśmy wymyślać wąsy kolorowe, każdy z nas miał mieć inny kolor wąsa. I bodajże nad ranem Rafał o 4 czy 5 rano przysłał mi SMS-a, że powstanie tratwa pod wąsem. Darmowe, to tam będzie drugary. Widzę, jak leżycie na pokładzie z rękami w wodzie. I raz! I raz! Ja myślę, że taka 5-litrowa jest tak, taka jedna. Nie musi być. Nie musi być, bo butelek jedna 5-litrowa. O nie, jest ono? Ładne. Po 100 godzinie weszła. Odpłynąć mieliśmy o 14. Już około godziny 10 wiedzieliśmy, że jest to niemożliwe i zakładaliśmy lekki poślizg. Słońce było bardzo mocne tego dnia. Około godziny 15 pojawiły się pierwsze omdlenia związane z nadmiarem słońca. Goście zaczęli być lekko znużeni i coraz bardziej czuliśmy presję tego, że należy odpłynąć. Nie mogliśmy odpłynąć, bo tratwa nie była po prostu gotowa. Cały czas tratwę skręcaliśmy, cały czas coś robiliśmy. Około godziny 15:30-16 ta presja stała się nieznośna. Tratwa cały czas nie była gotowa. Część gości opuściła nas, część została, ale czuliśmy, że chcieliby, żebyśmy już odpłynęli. Czemu ster jest z przodu? Około godziny 17 udało się. Rzuciliśmy wszystko na pokład. Tratwa cały czas nie była gotowa. Tak? Teraz dzisiaj możemy to powiedzieć, że tratwa nie była gotowa, ale chcieliśmy już odpłynąć. Chcieliśmy już odpłynąć, bo było to nieznośne oczekiwanie. Ale udało się. Udało się odbić udekorowani balonami z wystrzałem szampana, z sakramentalnym płyn po morzach i oceanach. Tratwa została ochrzczona, odbiliśmy od brzegu i popłynęliśmy tyłem. Nie skoordynowaliśmy tych kierunków. Zaczyna! Thank you.
tego będę wziął jednak dwie drgawki. Trzymał. Pojawił się pierwszy most, pierwsze przemysło. Potem pojawił się most kolejowy na Garbarach. Minęła nas barka wcześniej i z wędkarzem zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że wcale ten most pierwszy na Garbarach nie był taki prosty, dlatego że trzeba było minąć go pomiędzy brzegiem a lewym Przemysłem. Tam była droga wodna, której dopiero żeśmy się uczyli. I pamiętam wędkarza, który krzyknął do nas: barka przeszła dokładnie tamtędy, a myśmy mieli plan przejść środkiem. Moim takim wspomnieniem jest płynięcie przez duże miasto, jakim jest Poznań, w kompletnej ciszy. Tak naprawdę tego miasta w ogóle nie było widać, nie zauważyliśmy nawet, że płyniemy przez miasto. Widzieliśmy Poznań z zupełnie innej perspektywy. I pamiętam, że towarzyszyła nam cisza, to było niesamowite i pamiętam jeszcze, jak rzucaliśmy balony, które mieliśmy ozdobioną tratwę na wypłynięcie i pamiętam ich widok, jak zostawialiśmy je z tyłu. Przez moment nas goniły razem z nurtem. Potem znikały. To co robimy z tym klarem na pokładzie? Gdzie jest wiaderko? Pomysł z gazem. A co to tam za kijaszek leży? To nie od szczotki? No jest od szczotki. Szczotki. Ryżowa. Co to tam? No ryba jakaś wielka tam musiała. No mówię, że wielkie ryby. Kole. Skąd ty to wiesz? Skąd? Się wrócił. Po toni mojego głosu postał, jak to widziałem. Sumy nie wyskakują. No. Faktycznie, jak już wypłynęliśmy, było super. Było cicho. Był taki most w Piedrusku, gdzie stało z 20 osób może. Nam kibicowało, dopingowało, żebyśmy dopłynęli i tak dalej. 4 godziny ponad czekali, także to było, kurczę, dla nas to było też jakieś tam niesamowite wrażenie. Zrzucili nam jakieś rzeczy z tego mostu. Paweł zapomniał śpiwora, dostaliśmy jakiś prowiant. Pamiętam, że zrzucali nam to na linach, zdążyliśmy to złapać. Później nagle zapadła noc. Łóżko wodne, dziękuję! Dalej, łap! Sylwek, tutaj łap! Sylwek to złapie. Sylwek, łap i goń nas. Lepsze wybranie z wody. Czekaj, bo oni mi zafundowali zamiast śpiwora łóżko wodne. Co to jest? Ej! Nie wiem właśnie. Ahoj! I postanowiliśmy gdzieś w ciszy poligonu w Biedrusku zawinąć do brzegu. I tam spędziliśmy pierwszą noc. Chyba byłem tak bardzo zmęczony, że nie pamiętam, jak nas obudził deszcz. To fajne, bo to było włożyć na deszcz, czy to jest ale zaczekaj, ale wiesz co, bo jak on nabierze wody, to będzie nam ciężko z nim zrobić, bo tam cokolwiek. Więc lepiej by było chyba trzymać na pokład i dobrze nogami zrobić. Położyliśmy się i o godzinie 4:15 nagle zaczęło błyskać, zaczęło grzmieć, zaczęło się robić strasznie, szczególnie, że jeszcze nie byliśmy przygotowani emocjonalnie do tego, żeby przeżyć jakąkolwiek burzę. Wtedy Sylwek się obudził, przywiązujemy dach. No bo to też było to dosyć istotne. Przywiązanie dachu było dosyć istotne, bo burza mogła przyjść i zwiać nie tylko dach, ale mogła uderzyć w nas. Były koncepcje, co z piornochronem. Piornochronu oczywiście też nie było. Mało robię swych, bo ja tu. A gdzie jest? Że mało się. Największą zagadką tego rejsu jest właśnie ów stół, który znajdował się na przedniej części tratwy,
Natomiast po tej nocy znalazł się z tyłu, pod zadaszeniem, który mieliśmy. I zagadka tego stołu została niewyjaśniona do końca. Do dzisiaj żaden z nas nie potrafi powiedzieć, dlaczego ten stół znalazł się w tej części, którą mieliśmy przykrytą budą. Ja mam ten stół schował. Naciągniemy od belki do belki teraz. Teraz został przyjęty. Teraz już to, teraz już przeszło. Już przeszło. Burza przeszła. Chyba, że uznajemy, że burza przeszła i... Burza przeszła. Uznajemy. Może siłą uznania, że burza przeszła, ona... Możemy zająć ona przejdzie. Innymi rzeczami. Obiecywali, że nie będzie padać na drugi dzień. Czy zrobi zadaszenie? Nie, przejdzie bokiem. Polecam naprawdę ograniczenie zaufania. Co jemy na surowo? Sushi, słuchajcie. Dobra. Żebyś. No wypadłem na żywca, ty jesteś dobry, ty. Dawaj ją. Czekaj, już patrz, następna rzecz. Jest jeszcze raz. Następna. Lecimy teraz na. Trafiliśmy w ławicę. Moje główne zadanie na tratwie to miało być złapanie dużej ryby. Konkretnie suma, tak? Na tego suma się nastawiłem, codziennie wyrzucałem wieczorem wędki. Czułem bardzo dużą presję w związku z tym związaną. Generalnie dobrze, że chłopaków uprzedziłem, że kupili coś innego do jedzenia, bo gdybyśmy mieli cały czas na tym żerować, że będziemy jeść ryby, które złapię, to niestety umarlibyśmy z głodu przez ten tydzień, ponieważ ryb za dużo nie było. Były może jakieś dwa szczupaki, a bardziej szczupaczki. Był jeden sum, który można nazwać sumikiem. Miał zaledwie 5 cm, ale był. Jezu. O! Jak to zimno. Ale co? Odwagi! Sorafa, bo tak jest z tym kołem. Na chwilę cię zabiorę. Nie, nikt nie pływałem w kapotu. Ja też. Fajnie. Chodź, 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 no dawaj, dawaj to. Rzuć tego, baby. Ojej, ja to... Na morszwina. Wydłużyło mnie. Ale głowę myjesz? Co jasne. Ja już jej nie zamoczę, kurde. Czemu teraz? Bo ja. Szymon też już jej nie zamoczy. Wyglądałem jak bez karkoła. Ty, ta strona nabiera. Zanaczamy? Nie nabiera, tylko stoimy na niej. Natrafił problem, minimalny problem z higieną. Znaczy on na początku wydawało się, że go nie ma. Z czasem okazało się, że jest problem z myciem się na tratwie. Paweł przełamał to pierwszy, kąpiąc się w warcie. No uwaga! Przygotowujemy się. I 3, 4. O. Zajebiście. Chicago, Fuzeki. Zielona boja. Po prawej stronie boi, tak? Zielona. Prawa strona. No ale lewą stroną jest szlak wodny. Dlaczego tak twierdzisz? Nie zmówiłem żadnej, przepraszam. To by mi nie jest. Twoja strona. Mijmy przy bojce. Czy to mi
przebijamy delikatnie bokiem. Patrz, delikatnie bokiem musimy dojść do tej... Są czuły, widzisz, słupki, nie do kupowania. Rafał, ściągnij, ściągnij jeszcze Rafał trochę. To przyrodzą wszystko. Widzisz, wyszedłem do tego miejsca, zauważyłem WC. No i co? To nieprawda, jak zwykle. Tratwo udało się zarejestrować jako pomost pływający, ale dopiero w Gorzowie po dwóch albo po trzech dniach spływu znaleźliśmy trochę czasu, aby zamieścić naszą rejestrację na tratwie. Własnoręcznie robiłem. To jest bardzo lekkie, to mówię. No, 120 kg nosi, plus silnik oczywiście. No my to mamy jednak tak gdzieś, no, z nami to za 2 tony. Dzień dobry, panie Reki. Dzień dobry, kogo ja widzę? No, ty tej, wyście nie widzieli tej łódki. No to... nie, pierwszy raz widzimy. Pierwszy raz. Tak? To no. Zaraz was przywiozę. Coś ty. I ja się gorzę panu. I płyniecie tutaj do jest fantastycznie. Od tej strony, prawda? I prąd, i wszystko, co trzeba. A jakie oczy pan namalował z przodu? Te napisy to wszystko, bo ja bardzo szybko robię. Ale musi być pan dumny z tej pracy, nie? Tak, no jestem zadowolony. Silnik ile? Ilokonny? 50. O cholera. Wow. Silnik zainwestowałem. Nowy. O cholera. To jest nowy, tak? A, nowy. A zdradzi na pan, ile przyjąłem silnik? Taki silnik? Z wyposażeniem, z tymi tu wszystkimi linkami, to 30 trzeba wydać. 30 tysięcy? 30 tysięcy. Sporo. No dobra, to wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. No, powodzenia, mam nadzieję, że się zobaczymy. Też mam taką nadzieję. Do zobaczenia. Weź tu dzwoni jeszcze. Tracek, jedź kupić olej. Tratwa otwierała w ogóle ludziom serca. Wszyscy ludzie, których spotykaliśmy po drodze, byli przyjaźni i każdy chciał nam pomóc. Ale skrzynki dały radę, nie? Skrzynki dały radę. Brakło jednej. No oczywiście było mnóstwo przygód, że wymienię tylko nocne tryfowanie tratwą za Gorzowem, orły bieliki krążące nad tratwą, czy wizyta na Woodstock. Ale taką rzeczą, która według mnie była najpiękniejsza, był fakt, że przez 7 dni, 24 godziny na dobę 7 osób przebywa ze sobą na takiej małej powierzchni, i są zdani tylko i wyłącznie na siebie. I między nami wytworzyła się naprawdę niesamowita więź. Może zabrzmi to górnolotnie, ale był w tym jakiś mistycyzm. I ta więź, ta mistyczna więź między nami jest dla mnie największą wartością tej całej przygody. Po drugiej bodajże nocy obudziłem się około godziny 9-10 i pamiętam taki widok po otwarciu oczu, gdzie wieje dosyć silny wiatr. Paweł jest z przodu tratwy w wodzie, stoimy gdzieś przy brzegu i pamiętam Rafała szarpiącego parasol, który tonie. Pamiętam, że się zerwałem, żeby mu pomóc. W żaden sposób nie może wyciągnąć tego parasola z wody. Miałem olbrzymi parasol,
Rafała i tonący gdzieś tam zagłębiony już do połowy parasol. I pamiętam dosyć silny wiatr. Zresztą tego dnia po południu straciłem spodnie, które były źle przymocowane i wiatr je zwiał i pamiętam, że utonęły w warcie. Niesamowite, takie miałem wrażenie, że jeżeli jadę samochodem, przejeżdżam od miejscowości do miejscowości, no to jadę, no to co 20 km ma miejscowość, ale na rzece jest trochę inaczej. Na rzece jest tak, że człowiek płynie i przez 20 km nie ma nic. Potem przez 2 km czy kilometr stoją wędkarze, potem przez kilometr jest miejscowość, potem po kilometr znowu stoją wędkarze, których człowiek pozdrawia, a potem znowu nie ma nic. Nic. I to nic jest cudowne. To powodzie niesie? Po wodzie może niesie. Nie, coś ty. No to daleko, myślę, że nie. Dwadzieścia kilometrów to jest 5 godzin, czyli przez 5 godzin nie ma nic. Jest cisza, spokój, przyroda, czaple, żurawie, bobry, orły bieliki, o Boże. I potem znowu 20-30 kilometrów nie ma nic. Jesteśmy my. Ale my, jak jesteśmy na tej tratwie, to jest coś. To jest relacja między nami, to jest Szymon, który uczy nas grać w bridge'a. To jest Szymon, który mierzy każdemu ciśnienie i się uczymy mierzyć ciśnienie. Akceptujesz ten poziom błędu? Tak. W ogóle tak co kilka dni powinnaś przeprowadzać takie kompleksowe badania lekarskie. Nie wiem, żałuję tylko, że nie wziąłem alkomatu. No bo powinniśmy mieć alkomat. To rzeczywiście gruby problem. To jest najpotrzebniejsze w ogóle urządzenie na podwodzie. A masz? Nie, bo zawsze można zgonić, że się za tym zatrułeś jedzeniem. Jaki ty mądry. Raz widziałem, sam usłyszałeś, dwa razy ja już daję nauki. Ale widziałem, jak Szymon to robił, właściwie, żebym usłyszał. Co widzisz? Jest bardziej, że sam tego nie potrafiłem zrobić, tylko Szymon musiał usłyszeć, żebym usłyszał. A może to od radości? Chyba tak, słabiej nie rad. Nie, no patrzę na siódę, to raczej chyba nie od radości. Gdzie jest mój wędkar w zielonej łódce? Wiesz co, przewidział ci się, myślę. Ładna. Były takie momenty, że... Ale to były krótkie momenty, w którym nie było nic do roboty. Bardzo krótkie to były momenty. Potem trzeba było się zabrać za coś. Ale co z tobą? Podwójna dwójeczka. Ja też pojadę tam. No to wejdźmy do tego portu i już. Dobra. Ej, na tą stronę. Panienki zarywają na tym odwodów po kolei tam. Nie wiadomo. Co tam inna jechała? Do wymienili? Tak, coś innego. Panny wymienili. Panny wymienili.
Pełna stabilność. Dobrze ustabilizowana. Stabilność, to ja przelecę dwa razy tak i zobaczymy, czy się złoży. Przetestowana przez burzę. Nawet dwie. Burza to nie to, co my. Nie, nagrywaj, może warto. To są niepoważne. Jest tutaj napisane w ten sposób, że na 3,8 km to już tu jakoś. To już dawno. Nie, nie. Dawno? Panowie, pozazdroszczyć pomysłu! No ba! Dziękujemy! Dziękujemy! Niesamowite! Ale co, wygląda dobrze, z zewnątrz też chyba, nie? Na Woodstock? Nie, do Szczecina. Do Szczecina. Do Szczecina. Ale przez Woodstock, dzisiaj się zatrzymamy. Zatrzymamy się na chwilę. Oficjalne otwarcie. No, no i do Szczecina chcę. Jest gdzie zatumować w Kostrzynie? Na pewno napłyniecie. Sylwester wyspecjalizował się w parkowaniu. Znakomicie parkował. Tam, gdzie zapragnęliśmy zaparkować, Sylwester podchodził idealnie do brzegu. I pamiętam, jak parkowaliśmy na Woodstock. Zaczęliśmy się zbierać przy pierwszym moście drogowym. Tam nie odpowiadał nam brzeg. Przepłynęliśmy most drogowy. Kolejny był most kolejowy pierwszy, potem był most kolejowy drugi. Okazało się, że wylądowaliśmy kawałek za Kostrzyniem. Spotkaliśmy panią, która pokierowała nas na Woodstock przez most kolejowy. Mówiąc, jeżeli będzie jechał pociąg, panowie, przytulcie się do barierki. Do barierki tam było, nie, 20-30 cm może od miejsca, gdzie były szyny pociągu. Udało nam się nie skorzystać z tej rady i przeszliśmy przez most pomiędzy dwoma pociągami. Thank you.
chwilę wstaliśmy z Sylwkiem o godzinie 5 i decyzja chłopaków, budźcie nas jak wpływamy na Odrę. Godzina 5.20, wszyscy wstali, podziwiając jak Warta łączy się z Odrą i wypływamy na bardzo szeroką rzekę, bardzo szeroką rzekę. W Warszawie jest taki most siekierkowski, może to siekierkowski można nazwać. To jest święta wszystkich. A jest siekierkowski. A jest siekierkowski. To jest siekierkowski nowy. To taki pokazywany czynnik na wszystkich polskich serialach i filmach. To jest święta wszystkich. Ale ten na DS1 był odsadny. Odsadny na Pragę. A na moście kolejowym musimy się zatrzymać, musimy tam przejść sobie na mocno kolejowym. Wsadzić. Ale trzeba poczekać najpierw, aż pociąg przejedzie. Żebyś mógł przesunąć do barierki. A przynajmniej zaminowali. Albo go zbudowali. A ten most, o którym przechodziliście, wiesz, jak się nazywał? Berliński. Berliński, tak. Ten Kostrzyny? Nie, Berliński to jest drugi kolejowy. No oni przechodzili nie, właśnie nie. Przez Berliński. Myśmy przechodzili przez Berliński. Nie. Przez Berliński, nie? Bo to, pociąg nie wiesz tam. Zobacz, ten hafen, czy coś tam jest opisane o tym hafen. A czy my możemy zaparkować wcześniej? Jak zwykle. Są takie drzewka, patrz, eleganckie. Albo później. Albo później. Jak w sumie, możemy wcześniej tak jak zawsze chcemy i później tak jak przerobimy. Ale tu jest hotel, Machine House. Zaraz się dowiemy. W ogóle port to jest tam dalej, a nie tu. Ładna. Czekaj, ty rzucisz, a ja tylko podejmowanie decyzji było naprawdę trudne i metoda podejmowania decyzji jest godna opisania. Wszyscy siedzieli w kółeczku, każdy miał prawo odezwać się, pozostali musieli milczeć, co nie było proste, naprawdę nie było proste, żeby pozostali milczeli, ale uspokajaliśmy się wzajemnie, każdy mógł się wypowiedzieć i po jednokrotnym przejściu całego kółeczka jeszcze raz każdy mógł wypowiedzieć się w tej samej kwestii, ewentualnie zmieniając zdanie lub podtrzymując swoje zdanie, miało to doprowadzić do podjęcia decyzji. Czyli jest knajpa, jest wice i można się po prostu obmyć. Już nic nie zrobimy, ale te wszystkie takie oblucje podstawowe możemy zrobić. Wypowiedzmy się w kółko. No jedno piwo możesz się napić. No jedno tak. Powiedzmy się w kółeczko, bo to jest chyba najlepsze. No zaczynaj. Ten, głosowanie. Zaczynaj. Ja mogę wpłynąć dalej i dobijać do polskiego miasteczka. Ale możesz, czy chcesz? Mogę, czyli chcę, tak powiedziałeś. Tak. Ja jestem za... Ty. Kółeczko. Kółeczko. Ale krótko. Stajemy i płyniemy. Ale, ale szybkie jedno piwo, naprawdę. Uważam, że pół godziny max. Dobra. Placek? Ja bym sobie popłynął dalej. Ja bym tutaj został i szukał właśnie maras normalnego sklepu. Ja czy możemy kupić jeszcze chleb, śniadanie, kolację? Ja bym został. Czyli płyniemy dalej po odliczeniu głosów. Czyli płyniemy dalej, bo sąsiad jest niezorientowany. Czyli jest generalnie pas. Sąsiad decydujesz. Płyniemy dalej. Dobra, okej, to płyniemy dalej.
sprzedaży jest w Polsce czosnek albo chiński, albo hiszpański. No jest jeszcze polski czosnek. To właśnie mówię, że to jest hiszpański. Czy jest polski, to pewnie jest hiszpański. Ostatnio oglądałem program na Kuchnia TV, gdzie odwiedzana była nie farma, jak to się mówi, hodowla czy coś tam, farma czosnku. I się tak specjalizowali w tym czosnku. W Anglii to było. W Anglii mieli 30 rodzajów czosnku. Mieli specjalizację i opowiadali o tym czosnku. Dawali do spróbowania. Mówię, no kurde, zajebista. Szlak wodny przebiegał między czerwonymi i zielonymi bojkami. I wymyśliliśmy sobie taką konkurencję, że każdy ma przejść bojkę. Czy to tyłem, czy przodem, czy podnosząc drgawkę. Zbek, ta następna bojka jest jeszcze twoja, tak? Tak, i ona jest zupełnie z drugiej strony. A kto po synku ma bojkę? Od lewej albo od prawej. Aż w pewnym momencie wszyscy siedzą, patrzymy, a tratwa płynie prosto na bojkę. To był zły pomysł. Nie pomyśleliśmy, że ona pójdzie pod spód. Jak się na niej zaczepimy, to będziemy tutaj kręcić się na do końca. No wiem, że nas obróci. Ale nie róbmy już tego. To jest bez sensu. Jak pod spód, to nawet nie wypuszczamy kifora, bo nie mamy czego. Ona w środku wstała. Jedyna pomiędzy. Wtedy, wiecie, ona jest trochę pogięta, także ona już nie jeden raz dostała. A jest kadu? Ale wiecie, że ona mogła tymi pustkami o nas zaczepić. A w ogóle jaki spokój, w ogóle nikt się nie ruszy. Ale wiecie czemu? Ona jest dużo miała wyporność i nie dała rady wskoczyć, ale jakby wjechała między beczki, tak. Beczki i tu wyskoczyła. I tu... O, coś nie tak. Ja nie musi być ładna. Ma być praktyczna. Ja dostaję przywitanie, co wszystko. To może być chochelka. Właśnie. Spadasz. O, ja wytam. Ciekawe, jak ci przeważy ta zupa. Nie bierz dużego jajka, bo jak weźmiesz duże jajko, to ci spadnie. Trzeba podtrzymywać. Każdy chce mieć. Mało nitki wziąłeś. Tak, już zakręcam. Mówi do mnie. Jezu, fotoreporterzy, na mnie. Nadzór wodny, a tutaj nie możesz, Marek, kupić tego nadzorze wodnym? Te barki przywarujmy. Przywarujmy w te barki. Jedź dalej za barki, naprawdę. Jedź, bo to tak późno, jedziemy. Da. Nie, nie damy rady. Nie damy rady. Jedź. Nie, Kołodzie, zejdź sobie na ląd i ją po prostu zanieś. Zejdź sobie sam. Trap dajcie. Zapraszam na lądy. Przed nadzorem. Uciekałem przed nadzorem. Dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę mi powiedzieć, słuchaj, czy prysznice jakieś takie sanitariaty? Taka infrastruktura? Tak słyszeliśmy. Ciekawe, jest. Wiecie, ja sobie doskonale poradziłem bez łyżki. Na początku osyrabiłem. System jedzenia bezłyżkowego miałem. Znaczy, na początku wziąłem 3 łyżki, ale później się przerzuciłem na widelec i płyn popijałem. Tak, ten talerz jest rewelacyjny do takiego systemu bezłyżkowego. Co kurwa tam zrobi człowiek? A, czy teraz
Rew karo, ty powiedziałeś dwa karo górnie, a ty powinien powiedzieć... Nie, bo on powiedział dwa kier ze stołczym, a z asiorem, trzy tak? Kiery gracie, tak? Trzy kiery. Mhm. All right. Staram się. I drobny kąt. To było naprawdę drobne. To jest koniec. Hello! Słabo tu, nie? No. Ale... Dobry! I picia nie mam, że... Właśnie nie ma więcej, bo by była, no. Kawałek takiej kiełbasy by się rozdziesz na... Jak sobie ludzie dają radę o takich, ten, jak są takie przygody? A ile za piasku? 20? 8. 8. No, to jest 2 godziny drogi. No to jakbyście tam stanęli wpaść w piasek, to byście byli na miejscu sklepu. Ja mówiłem. Sklep do siódmy u nas był czynny. Mówię, biedaki chcieliby wypić, a nie ma co. No jakbyście tam stanęli, to mi zobacz, tam masz 1,5 kilometra, bo Sinowy cały rynek jest. Biedronka jest, tam jest wszystko. A, to nie widzieliśmy. No tak. Bo właśnie, na wszystko było. Na co można to, nawet trzy burdele, na wszystko. To cofamy, chłopaki! Wracamy! Wiosła i w górę! Nie dojdzie. Karmelizacja won i zostawiamy? Czekaj, szybko kupuję. Karmelizacja won. A karmelizacja won? No to jak jest przyklejane, to zostaw, nie ruszaj tego. Nie ruszaj tego. Jak jest przyklejane, to zostaw. Wybieramy to, co jest. No, to jest przyklejane, to zostanie. Czekajcie, to trzeba sprawdzić to, co jest najważniejsze. Nie kiełbasa, ser. Nie, ziemniaki. Jaka dobra kiełbasa. Ale gorąca. Nie, ja ziemniaka jadłem i był dobry. Pyszka, tak jak miałem. Super. Kuchnia, którą raczyliśmy się, czy to był kociołek. Dzięki Januszowi zrobiliśmy fantastyczny kociołek. Siuda, który zrobił karkówkę w momencie praktycznie sztormu. Nie. Ze sztormem to przesadzam. No dobra, jajecznica z 36 jaj, z kilograma cebuli, z 2 kilogramów pomidorów, która została zrobiona przy pomocy 2 patelni, garnka i innych urządzeń. 36 jaj na 7 facetów. No, najedliśmy się. Wołowina, steki wołowe, z których niestety jedna porcja odpłynęła z nurtem, ale druga była absolutnie fantastyczna. Nie zaśmiecać. Ale są zwolenni z jedzenia tego rozgniłego mięsa. No są. To jest okej. Jedzą i żyją. To pukać można. A te muchy będzie przysięgnąć. To było dobre. Tam. Może to opakowanie przyciągnę. Ale to opakowanie trzeba je... Niektórzy jedzą spleśniałe sery, nie? Ja podejrzewam, że to ten zapach przyciąga te muchy. Dobra. Otwieram puszkę Pandory. Daj na świecie. Pierwsze tysiące są na pewno fajne. Ale jeszcze to te wszystkie tam już inne wymysły. Nie? Chińskie i cudownie. Ci powiem, że pachnie nieźle. Thank you.
baliśmy się bardzo barek, które będą przepływały, że będziemy manewrować między nimi. Okazało się, że w ciągu 2-3 dni na Odrze zobaczyliśmy jedną barkę. Nieprawda, ze 3 albo 4. Nie było ich wiele. Dla mnie kwintesencją tego spływu, kwintesencją płynięcia był tekst, który usłyszeliśmy nad radem od jakiegoś wędkarza, u którego przepływaliśmy, który zapytany, czy biorą, któryś z nas zapytał go, czy biorą ryby. Powiedział, że nie bardzo. I któryś z nas zapytał, czy warto łapać. On powiedział, że to nie ma znaczenia, że mamy czas. I to mamy czas było takim zdaniem, które towarzyszyło nam do końca tej wyprawy. Bo naprawdę mieliśmy czas. Noc się mieszała z dniem, dzień z nocą. Jak było? Po prostu mistycznie. Tego się nie da opisać. To jest coś, co... To są ludzie, są relacje międzyludzkie. To jest fakt, że jak myślę o tym, to myślę, co następnego, co dalej. Co dalej, co jeszcze raz. Co można było zrobić raz jeszcze z tymi samymi ludźmi. Chodź. Co będziemy płynąć? Sylwek, idziesz do tego? Pójdziesz do silnika? Tak. Największą moją obawą podczas przed płynięciem jeszcze było to, jak my sobie poradzimy. Zamkniemy się na przestrzeni kilkunastu metrów kwadratowych w 6-7 osób i spędzimy tam 8 dni, co najmniej. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma swoje za uszami. Okazało się, że albo tak się dobraliśmy, albo może rzeczywiście tak działa taka przygoda, że to niesamowite, było tak dobrze, tak udało się ominąć konflikty, udało się wszystkie złe rzeczy odłożyć na bok i zostały same dobre. Tunelu. To będzie to samo co tutaj. No i co z tego, że widzisz światełko? Maszyny stop! Tylko trzeba mianować po prostu motorniczym numer 1. Najlepiej opanował sztukę. Nie zapał, bo w ogóle byśmy nigdy nie zaparkowali. Najlepiej opanował sztukę. Dobrze, kotwica się ten. Ej, jakby rzucał, uważaj na dziki, żeby dzika tu nie przydać. No ale co, chcecie pić piwo czy żubrówkę teraz? Żubrówkę! A daj cokolwiek. Daj to i to. A to wiesz co, jak piwo jest zimne, wrzucie do lodówki i polej żubrówkę. Czy wszystko jest ustalone? Nie, jeszcze nie jest ustalone z Maciejem, na którą godzinę. Nie jest ustalone z Maciejem, czy on zabierze te beki. No, to z Texcanu to ja jutro ustalę, ale te relingi tak, jak najbardziej. Niezależnie od tego, to ja będę później potrzebował. Ale kanu się przydało. Kanu jest w ogóle podstawą. Tyle strania wywiózł. Na czarną misję kanu. Myślę, że w związku jakby z taką znaczącą rolą czarnej misji, to zdjęcie trzeba by tam jednak publikować. Dobra, na Facebooku. Każdy ma swoją szklankę? To była sobota ostatniego dnia, kiedy wiedzieliśmy, że naszym jedynym nadrzędnym celem jest dopłynięcie do Szczecina. To był dla mnie najsłabszy dzień w całej tej wyprawie, bo my już nie płynęliśmy, tylko chcieliśmy dopłynąć. I to jest właśnie ta różnica, taka niby delikatna, ale najważniejsze jest
właśnie to Pantarei, wszystko płynie, a nie to, żeby gdzieś dopłynąć. To mi uświadomiło istotę tej całej wyprawy, że cały tydzień był znakomity. W momencie, jak stwierdziliśmy, że osiągamy jakiś cel, stało się nawet męczące gdzieś tam dla mnie. Po prostu być w ruchu na dzikiej rzece. Znakomita rzecz. To ja mam tutaj wszystko spisane, więc cytuję. Większa wyporność na dziobie i rufie. Relingi, które nie są sztucznymi relingami, tylko mają jakąś funkcję. Buda z łóżkami piętrowymi, tak żebyśmy wszyscy mogli spać w miarę komfortowych warunkach. Więcej skrzyń. Po pół na łebka, żebyśmy każdy z nas mieli przestrzeń dla siebie. Lżejsza drgawka. No, przydałaby się. Parasol na środku stołu, a nie tak jak był, który blokował nam przejście. Mocniejsze pasy łączące. Lepszy system zadaszenia. Płachty boczne, które wytrzymują wszystko. Lepsze mocowanie lin cumowniczych. Jakie to ma znaczenie? I prawie wybieram. Ważne, żeby były przywiązane, co nie muszą być lepsze. Przywiązane,